uważają, że rodzice powinni mieć takie prawo, żeby dawać klapsy swoim dzieciom. Czemu nie, ale niezbyt często na pewno i niezbyt mocno i raczej na pewno w jakichś skrajnych przypadkach. Kiedy dziecko jednak widać, że nie zrozumiało, nie pierwszy, drugi raz, trzeci, myślę, że czemu nie? Za trzecim razem można delikatnie dziecko klepnąć. Czy rodzice powinni mieć prawo, żeby dawać klapsy swoim dzieciom? Oczywiście, że tak. Nie. Ja jestem przeciwny jakiejkolwiek przemocy ze strony rodziców, ale co innego jest klaps. Chociażby takie małe dziecko, które nie rozumie. Wystarczy jeden mały klaps i dziecko już wie, o co chodzi. W żadnym wypadku. Nie, ja uważam, że w ogóle rodzice nie powinni bić swoich dzieci. Są inne metody wychowawcze, którymi mogą sobie poradzić. To nie jest nic strasznego, jeśli czasem sobie tak lekko dostanie. Ale nie z jakąś przemocą oczywiście. No, uważam, że rodzice nie powinni dawać dzieciom klapsów, ale na pewno nie powinno to być jakoś regulowane państwowo. No, raczej wierzę w potęgę perswazji. A ja raczej byłbym również za tym, że wszystko dozwolone, ale z umiarem. W moim przypadku tak było, nieczęsto się to zdarzało, jednakże była to dobra motywacja. Pouczające, tak, jak najbardziej. Nie jestem zwolennikiem bezstresowego wychowania, tak całkowicie. Są inne metody, trzeba z dzieckiem rozmawiać, ale też nie przesadzajmy, jak rodzic da dziecku jakiegoś klapsa, to żeby od razu mu praw rodzicielskich nie odbierać. No jeżeli zasługuje, to tak. Nie warto dopuszczać do takiej sytuacji, że dziecko wchodzi na głowę. Nie, ja uważam, że nie, bo trzeba dobrze wychowywać dzieci. Dzieci powinny być tak wychowane, żeby mieć szacunek do rodziców, żeby rodzice nie powinni tego, że nie powinni po prostu tego robić. I uczyć bardziej szacunku do siebie i do osób nam najbliższych, do rodziny, żeby nie byli po prostu sprowokowani przez dzieci do robienia tego typu rzeczy. Także uważam, że to jest bardzo ważne, dobre wychowanie i szacunek do rodziców. Że moim zdaniem, a twoim? Również. Rodzice nie powinni mieć takiego prawa, żeby... Nie można chyba przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Trzeba jakąś harmonię utrzymać w tym wszystkim. No jeżeli dziecko jest niegrzeczne, to raz można mu przyłożyć. Uważam, że nie. Dawanie klapsa to jest tak jakby rodzenie w dziecku coś takiego, że okej. Ja dostałem klapsa, bo zrobiłem coś złego. Kto zrobił coś złego, to ja mu mogę dać klapsa. Są inne formy kary. Z jednego klapsa, jeżeli to jest jeden klaps, nie wiem, który się zdarzy raz na pół roku, naprawdę nie robi się tragedii. Natomiast problem jest tam, gdzie jest przemoc. Czy rodzice powinni mieć takie prawo w ogóle? Ale nie możemy. Pytanie, czy powinni mieć, jest źle sformułowane, dlatego że to prawo jest. Nie wolno dziecka krzywdzić, nie wolno się znęcać nad dzieckiem. To jest trudne pytanie. Powinni mieć prawo? To właśnie, bo to jest pytanie nie, czy powinni dawać, tylko czy powinni mieć prawo, nie? Ja odpowiem tak. Uważam, że jest to bardzo ciężko weryfikować. I ciężko nam jest dać, czy zabrać komuś prawo do tego, żeby dać klapsa. Natomiast na pewno rodzice powinni szanować dzieci i powinni szanować ich prawo do tego, żeby być wychowanym bez bólu i bez cierpienia. A ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo prawo to się wiąże z czymś, co się nakazuje albo zakazuje. Jeżeli ktoś mi powie, że mam nie dawać dzieciom klapsa, no to dlaczego? A jeżeli mi ktoś powie, że mam dawać dzieciom klapsa, to też dlaczego? W sobotę 27 października zapraszamy do liceum imienia Staszica w Lublinie. Startujemy o 9. Skończymy około 17. Chcemy nauczyć się, jak dyskutować, dlatego zaprosiliśmy trójkę ekspertów. Eksperta od logicznej argumentacji, socjoterapeutę, która powie nam, jak kształtować umiejętności komunikacyjne, oraz eksperta od komunikacji niewerbalnej. Po części teoretycznej swoje umiejętności wykorzystamy w praktyce. Przewidzieliśmy dyskusję na temat karcenia fizycznego dzieci. Będziemy losować swoje poglądy, więc musisz przygotować argumenty za i przeciw. Zgłoszenia przesyłajcie na kontakt@twójruch.net.